Chciałbym, aby ten nasz wykład był połączeniem pewnej teorii, pewnych wskazań, ale także pewnym wymiarem praktycznym. Tak, abyśmy mogli po spotkaniu tutaj zobaczyć, w jakich przestrzeniach możemy działać i współpracować. Ale aby to całe działanie było kompletne, chciałbym wrócić po prostu do źródeł. Do tego, co jest dla nas w duszpasterstwie rodzin ciągle bardzo ważne. I pierwsza sprawa to humane vitae. To, co Paweł VI wymarzył sobie. Pisał to akurat do biskupów pod koniec encykliki. Pamiętamy rok 68, 30 numer. Ale myślę, że dzisiaj też możemy to spokojnie odnieść do nas. I pisał tam, abyście z wszelką gorliwością i niezwłocznie oddali się dziełu zabezpieczenia małżeństwa i obrony jego świętości tak, aby życie małżeńskie osiągało coraz wyższą, ludzką i chrześcijańską doskonałość. Zadanie to uważajcie za najważniejsze dzieło i obowiązek nałożony na was w obecnych czasach. Jak dobrze wiecie, zadanie to wymaga pewnej koordynacji działalności duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, mianowicie ekonomicznej, kulturalnej i społecznej. Popatrzmy, rok 68, wcześniej rewolucja seksualna, tyle różnych problemów, podważanie już wtedy bardzo mocno roli małżeństwa i rodziny, próba także narzucenia pewnej ideologii, która miała zniszczyć, zmieść tradycyjny obraz małżeństwa i rodziny. I Paweł VI, papież już wtedy z wielką intuicją mówił, to jest najważniejsze zadanie. Jeżeli tego nie będziemy prowadzili, to nie będzie nic. I myślę, że dzisiaj, przerzucając już pewien taki most do naszych czasów, możemy powiedzieć znowu to samo. Jeżeli nie będzie normalnej rodziny, umocnionej sakramentami, umocnionej na tych różnych płaszczyznach ekonomicznej, ludzkiej, kulturalnej, społecznej, to nie będziemy mieli następnych małżeństw, które będą chciały wychowywać swoje dzieci po katolicku. Nie będziemy mieli kleryków w seminariach, nie będziemy ich mieli. Nie będziemy mieli życia konsekrowanego. Bo pamiętajmy dobrze, ja to mocno podkreślam i to jest też wielkie moje wezwanie i do kapłanów, i do osób świeckich. Pamiętajmy o tym, że kleryk, który wchodzi do seminarium, ma 20 lat. Byłoby dobrze, gdyby urodził się w jakiejś rodzinie katolickiej, gdyby rodzice poprowadzili go do sakramentów, gdyby na swojej drodze spotkał kapłanów, bożych kapłanów według serca Jezusowego, żeby spotkał ludzi w różnych ruchach, stowarzyszeniach wokół kościoła i parafii, którzy pomogą mu dorastać i rozpocząć powołanie. Wchodzi w seminarium, ma 20 lat i to jest dopiero początek jego drogi formacji. I na tej drodze formacji tak bardzo ważna jest też rodzina, z której wychodzi i do której później ma iść i posługiwać. Mówię o tym, bo jest to dla nas bardzo ważne wyzwanie. Pamiętajmy o tym, ja ciągle jeszcze uczę w seminarium, dojeżdżając i prowadząc zakłady z duszpasterstwa rodzin. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wielu kleryków pochodzi z rodzin rozbitych i patologicznych. Kiedyś większość to były normalne katolickie rodziny, z których pochodzili. Dzisiaj w niektórych seminariach naprawdę jest to dramat. I musimy nagle zmierzyć się z tym, że ci klerycy, którzy później pójdą służyć małżeństwu i rodzinom, sami w swojej najbliższej rodzinie biologicznej, u swojego wujka, cioci, u swoich rodziców, nie widzieli prawdziwej miłości, nie widzieli dobrego małżeństwa. I teraz startując z pułapu minus ileś tam, mają stać się tymi, którzy będą o małżeństwie i rodzinie mówili jako o pięknej rzeczywistości. Jest to bardzo trudne. Dlatego poświęcam tyle czasu na omówienie tego problemu, bo myślę, że ta sytuacja jest kluczowa. Jeżeli chcemy mieć duszpasterzy rodzin w przyszłości, to już dzisiaj musimy zadbać o to, aby oni w seminarium do tego dorastali. Jeżeli chodzi o tożsamość duszpasterstwa rodzin, myślę, że tego trzeba wracać, pewne rzeczy sobie przypominać. Rozumiemy się system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu dotyczącego małżeństwa i rodziny. Osią jego jest prawda o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona do znaków czasu przez Urząd Nauczycielski Kościoła. To jest dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin numer 1. Ono jest opublikowane, zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2003 roku. Znowu ważne, abyśmy do tego wracali.
bo w różnych spotkaniach to widzę i często do tego wracamy, że owszem, jest to bardzo ważne, abyśmy uczyli narzeczonych, małżonków komunikacji, abyśmy pomagali im ze sobą rozmawiać, aby dzięki nam zdobywali pewne kompetencje relacyjne, społeczne. Jeżeli na początku tego wszystkiego nie będzie Ewangelii o rodzinie, Ewangelii radości i życia, którą jest Jezus Chrystus, to na nic to nasze nauczanie, na nic to nasze działanie. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy wracali do źródeł, przypominali sobie o naszej tożsamości. I jeszcze chciałbym na początek też przypomnieć to, co mówili ojcowie synodalni. Po pierwszym nadzwyczajnym synodzie o rodzinie powstał wtedy dokument Relacja Synodalna roku 2014, która była także pewną podstawą do przygotowania synodu w roku 2015. I tam powiedziano, zadaniem duszpasterstwa małżeństw i rodzin jest naśladowanie Chrystusa, który spoglądał na spotykanych ludzi z miłością i czułością, towarzysząc ich krokom z prawdą, cierpliwością i miłosierdziem, głosząc wymagania Królestwa Bożego. Nie da się inaczej przepowiadać. Mamy głosić te wymagania Królestwa Bożego. Jeżeli o tym zapomnimy, to po prostu możemy dojść do pewnego poziomu, który jest już niestety obecny w wielu wspólnotach parafialnych w Niemczech. Otóż swego czasu Kościół katolicki podpisał pewną umowę z rządem, że wiele poradni naszych katolickich będzie finansowanych dzięki programom rządowym. Wydawało się to wtedy dla wszystkich bardzo wygodne. Rząd zdobywał miejsce, gdzie udzielano profesjonalnych porad, Kościół zdobywał odpowiednie finanse i wydawało się, że to może świetnie funkcjonować. Ale teraz rząd niemiecki powiedział, ale w tych poradniach macie mówić o antykoncepcji, macie mówić o aborcji, macie mówić o in vitro, bo jeżeli nie będziecie mówili, to zabieram wam fundusze i będziemy was karali za to, że nie wykonuje się umowy w sposób właściwy. Popatrzmy, głosić wymagania Królestwa Bożego, nawet zdaję sobie z tego sprawę, w trudnych warunkach, w trudnych nieraz warunkach naszych parafii, poradni, gdzie czasami wiele rzeczy brakuje, gdzie czasami mamy trochę kompleksy, że mogłoby to wyglądać trochę lepiej, ale myślę, jak widzieliśmy na przykładzie Teresy z Przeboż, najważniejsza jest nasza wiara, najważniejsze jest nasze działanie, a wszystko inne można jakoś stopniowo po prostu uzupełniać. Te etapy duszpasterstwa rodzin, o którym chciałbym też mówić, które będą później gdzieś nam wracały, to rozeznawanie, towarzyszenie, przyjmowanie i integracja. To te etapy, które postawił papież Franciszek w Amoris Laetitia i myślę, stają się one dla nas pewnym wyznacznikiem. Rozeznawanie, towarzyszenie, później przyjmowanie i integracja. Do nich się później będę jeszcze odnosił. I myślę, że tutaj widać, że naprawdę wiele naszych narzeczonych, małżonków przychodząc do nas, tutaj cytuję Amoris Laetitia, ostatni rozdział mówiący o duchowości małżeńskiej, rozdział 9, widać, że wiele małżonków ma to pragnienie bycia przy Chrystusie. Myślę, że większość z nas tego doświadcza, że ci narzeczeni, którzy przychodzą do naszych poradni, chcą czegoś pięknego, chcą przeżyć miłość. Oczywiście jest pewien procent ludzi, którzy przychodzą, no bo mają kredyt i babcia powiedziała, że jak pięknie będzie w kościele, to pomoże ten kredyt spłacić. Są różne inne naciski, tak? Ale myślę, że wielu z nich naprawdę przychodzi z miłości i pragnie tę miłość wyrazić. I myślę, że jesteśmy właśnie po to, abyśmy mogli pomagać im tę ich miłość realizować, a co więcej, o tej miłości im mówić. Nie możemy bać się mówić o miłości. I myślę, że tutaj dla nas wielkim prekursorem tej odwagi, tej radości, tego promowania miłości i radości jest św. Jan Paweł II, który w roku 1981 ufundował instytut swojego imienia dotyczący nauczania na temat małżeństwa i rodziny. On nie bał się, on zapraszał księży, małżonków, zakonników do tego, aby te tematy zgłębiać, promować, pokazywać jako coś pięknego i wspaniałego. Te wymiary rodziny, o których mówimy, to cały czas właśnie ta wspólnota, przekazywanie życia. Rodzina, która jest tym modlącym się Kościołem,
Rodzina, która staje się miejscem edukacji, pracy, rozwoju, czułości, przebaczenia, jednania, świadectwa. Ja będę tylko pewnych elementów tutaj, ale proszę zwrócić uwagę, to jest doświadczenie wielu księży w całej Polsce, jeżeli chodzi o kwestię tej edukacji, ona jest pewnie trudna, ale jak wielu dzisiaj rodziców, zwłaszcza ojców, mówi, ja wreszcie wiem, że mam swoje dzieci, bo musieli zostać na pracy stannej w domu, nagle zorientowali się, ile ich dzieciaki muszą poświęcić czasu na naukę, na to, żeby dobrze zrobić zadanie domowe. Nagle się okazało, że jest wspaniała przestrzeń do tego, aby dzieci były ze swoim tatą, żeby mogły więcej z nim rozmawiać. I okazuje się, że pandemia jako kryzys oczywiście jest problemem potężnym, ale dla wielu stało się miejscem rodzenia się nowych relacji małżeńskich i rodzinnych. Oczywiście wiemy też dobrze z doniesień prasowych, że w niektórych przypadkach pojawiła się i agresja, i przemoc. Straszą nas, że będzie bardzo dużo rozwodów. Na razie nie wiemy ile i czy to jest w ogóle prawda. Natomiast wiele małżeństw, wiele rodzin poprzez ten czas pandemii, czas spędzany w domu, odkryło, jak dla nich ważna jest miłość i bycie ze sobą. Chciałbym tutaj zacytować papieża Franciszka znowu, abyśmy zobaczyli pewną zmianę sposobu myślenia. Myślę nie tylko na poziomie duszpasterstwa rodzin, ale na poziomie całego Kościoła. Przez długi czas byliśmy przekonani, że jedynie kładąc nacisk na kwestie doktrynalne, bioetyczne, moralne, nie pobudzając do otwartości na łaskę, dostatecznie wsparliśmy rodziny, umacniając więź małżonków i wypełniliśmy sensem ich wspólne życie. Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. W duszpasterstwie rodzin to jest nasza misja. Prowadzić ludzi do źródła łaski. Odkrywać razem z nimi tę radość bycia przy Chrystusie. Nie zakazy i nakazy, ale właśnie to pozytywne spojrzenie. To zakłada też pewną odwagę naszą, taką, rzekłbym, wychowawczą. Prowadzimy ich do poznania prawdy. Nie wiemy, co oni robią. Nie jesteśmy w stanie niczego im nakazać. Być może odwrócą się od nas, być może nie przyjmą tego wszystkiego, ale naszym obowiązkiem jest ich prowadzić do tego, abyśmy właśnie formowali ich sumienia, aby one były wrażliwe, a wtedy ta formacja sumień będzie pomagała rodzicom formować, wychowywać ich dzieci i prowadzić znowu do źródła łaski. I tutaj mówi dalej papież i w relacji końcowej, w końcowej synodalii, w numerze 32 i Laudato Letizia, cały Kościół potrzebuje nawrócenia misyjnego. Nie wolno poprzestawać na głoszeniu czysto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych problemów ludzi. I myślę, że tutaj akurat jako duszpasterstwo rodzin, jako doradcy, doradczynie, kapłani, duszpasterze rodzin, myślę, że my mamy ten wielki przywilej, ale pewną trudność też, że stojąc z tej pierwszej linii posługi, stykając się z konkretnymi problemami małżonków i rodzin, staramy się głosić całą prawdę o małżeństwie. Oczywiście czasami zdarza się, że ktoś przesadzi i opowiada o samych tylko trudnościach, ale myślę, że tutaj to jest ta genialna intuicja papieża. Nie możemy ukazywać tylko jakiegoś abstrakcyjnego małżeństwa, które gdzieś tam sobie funkcjonuje, ale mamy pokazać, że w tym konkretnym małżeństwie, w tej rodzinie jest możliwe realizowanie Ewangelii Bożej. Jest możliwe budowanie takich relacji, które sprawią, że małżonkowie naprawdę będą ze sobą szczęśliwi. To duszpasterstwo rodzinne powinno umożliwiać doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie człowieka. I myślę, że sami to widzimy i znowu to jest pewna szansa pandemii. Ponieważ w wielu przypadkach musieliśmy przejść z duszpasterstwa masowego, nawet w duszpasterstwie rodzin narzeczonych, na duszpasterstwo bardzo indywidualne. I to jest doświadczenie wielu duszpasterzy z całej Polski, kiedy na przykład prowadząc narzeczonych, kontaktowali się z nimi online, ale tylko z tą jedną parą. I nagle okazywało się, że ten czas, który teoretycznie był przeznaczony na spotkanie, kończył się, a narzeczeni mówili, ale my chcemy jeszcze dalej. My chcemy albo jeszcze jedno spotkanie, albo chcemy dłużej z księdzem porozmawiać, bo
prostu poczuli się docenieni, odkryli, że ksiądz szanuje ich godność. To samo działo się z doradcami życia rodzinnego. W wielu przypadkach mówili im, że księdza genialny czas. Mamy dostęp bardzo indywidualny. Ci ludzie siedzą u siebie w domu, przed swoim komputerem, czują się dobrze, zaczynają mówić o nowych problemach, o tym, o czym normalnie by nam nie powiedzieli. I mówią to doradcy, doradczyni życia rodzinnego z długoletnim stażem. W związku z tym popatrzmy, mamy też pewną szansę na to, aby ten trudny czas dla nas wszystkich wykorzystać tak, aby zbudować nowe relacje i nadać nowej jakości naszemu posługiwaniu. I tutaj bardzo mocno to wychodzi. Indywidualne traktowanie, indywidualne towarzyszenie, bycie z tymi doradczynymi. Oczywiście to wiąże się z tym, że biegnie czas, że czasami bardzo trudno nam poświęcić dla tej jednej pary narzeczonych czy dla tego jednego małżeństwa tyle czasu, ile byśmy chcieli, potrzebowali, ale myślę, że to jest inwestycja długofalowa. To ich spotkanie z Kościołem, w cudzysłowie profesjonalnym, bo mamy przed sobą dobrą kamerkę, mamy dobry dźwięk, jesteśmy dla nich sympatyczni. To wszystko sprawia, że oni naprawdę się otwierają i mówią, to wszystko nie jest takie głupie. To wszystko, co mówi ten ksiądz, co mówi ta kobieta, czy ten mężczyzna jako doradcy, to ma sens. Mamy teraz czas, żeby w domu to spokojnie przemyśleć, żeby o tym ze sobą rozmawiać. Nie musimy się nikogo wstydzić. Jesteśmy u siebie w domu, więc tworzymy takie warunki rozmowy. Więc jest to wielka szansa w tym kryzysie, który przeżywamy. Dobrze, przejdźmy troszeczkę do takich bardziej praktycznych, które moglibyśmy wykorzystać. To są badania CBOS-u z 2019 roku, więc trudno posądzić, że są to badania stronnicze i religijne. Są to oficjalne badania. Proszę zwrócić uwagę, z kim i jakie okazje do spotkań wykorzystują Polacy. I zwróćmy uwagę, że największa, 89-95% ludzi twierdzi święta kościelne. Cały czas, tak? Okazją do naszych spotkań rodzinnych, do jakiegoś dłuższego posiedzenia ze sobą są święta kościelne. Spotykamy się, rozmawiamy. Popatrzmy, gdyby nam się udało w naszych kazaniach, w naszych spotkaniach, w naszych przekazach poradnych powiedzieć, wykorzystajcie ten czas. Nie tylko, żeby ponarzekać na księży, ale może właśnie wrzucić pewne tematy. Przy tej okazji tylko nadmienię, że w tej chwili też pracujemy z grupą psychologów nad tym, aby przygotować dla rodziców takie materiały, które w sposób subtelny, dobry, prosty nauczą rodziców, jak nawiązywać kontakty ze swoimi dziećmi, jak rozmawiać z dziećmi o sprawach trudnych, dotyczących na przykład kwestii swojej tożsamości seksualnej, wychowania, problemu przemocy w szkole, czy powiedzmy jakichś innych problemów, z którymi dziecko się styka, choćby nawet pornografii itd., itd. Więc te materiały są przygotowane, będziemy starali się je tak przygotować, aby rodzice, zwłaszcza na razie tak docelowo to chcemy zrobić, aby rodzice dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej i rodzice młodzieży, dzieci, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania, mogli takie materiały otrzymać i spróbować je w swoim najbliższym otoczeniu używać. Zwróćmy uwagę, pierwsza komunia, chrzciny, pogrzeb, to są wszystko miejsca, gdzie mamy całe rodziny i myślę, że możemy naprawdę dużo rzeczy tam spokojnie przemyśleć. Jeżeli chodzi o jedną taką następną rzecz, to myślę, że warto o tym wspomnieć. Jest to moim zdaniem kapitalne stwierdzenie Franciszka. Wiele razy działaliśmy w postawie defensywnej i trwoniliśmy energię duszpasterskie, popierając ataki na dekadencki świat z niewielką zdolnością proaktywną, aby wskazać drogi szczęścia. Ksiądz biskup na pewno wie lepiej, ale mi starsi księża mówili, bo ja nie miałem aż tyle filozofii marksistowskiej w seminarium, że najlepszymi specjalistami od filozofii marksistowskiej byli klerycy i księża. No, żeby ją zwalczać, to dużo się tego w seminarium uczyło i później mówiono, że sekretarz partii był blady w relacji do tego, co wiedział ksiądz na temat teorii Marksa Engelsa. I czasami właśnie tak z nami bywa, że tyle się uczymy różnych rzeczy,
które mają nam posłużyć za to, żeby odeprzeć atak, ale nie potrafimy jakoś tworzyć tej perspektywy takiej właśnie, jak mówisz, proaktywnej, aby wskazać drogi do szczęścia. To, co chcielibyśmy przekazać, co myślę staje się dla nas, dla każdego z nas, dla doradcy życia rodzinnego, dla kapłana duszpasterza rodzin, ale także dla nas wszystkich, co przekazywać? Pełne prawdy w istocie sakramentu małżeństwa. Nauczanie oparte o rzeczywistość, uwzględniające złożonych sytuacji. Podnoszenie kwalifikacji duszpasterzy i doradców. Nasze spotkania, warsztaty, rekolekcje. Wykorzystanie osiągnięć nauki, psychologia, biologia, teologia. Cały czas musimy się szkolić, cały czas widzimy nowe osiągnięcia i można je, trzeba je wykorzystywać w przekazie. Naszym celem jest to, by wychowywać osoby dojrzałe, integralne, które integrują dobrze właśnie emocje, uczciwość, seksualność i duchowość. I ta formacja, do której my dążymy, i myślę, że trzeba do tego wracać, o tym mówić, jako duszpasterstwo rodzin, jako całe środowisko, mamy cały przekrój działań. Nikt inny, żadne inne duszpasterstwo nie ma tak holistycznego podejścia do rzeczywistości, do ludzi, którzy są w Kościele do naszych wiernych. My staramy się obejmować wszystkich tak, aby prowadzić właśnie do budowania pewnych relacji. Rodzice, narzeczeni, młode małżeństwa, osoby życia konsekrowanego, kapłani i alumni. Tutaj też rozmawialiśmy z księdzem Jackiem na pracę studiową dla seminarium. Będzie już przedmiot duszpasterstwo rodzin jako przedmiot obowiązkowy, który będzie powiązany z duszpasterzem rodzin w diecezji, a tutaj dzięki księdzu biskupowi od 3 lat taki przedmiot jest. Z tego się cieszymy i to jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo ważne. To, co myślę jest dosyć nowe i ważne, co wychodzi i w relacji synodu, i później w nowej edycji, centralna rola parafii. W nowej edycji papież Franciszek powie, każdy ksiądz przez sam fakt otrzymania święceń kapłańskich jest duszpasterzem rodzin. Nie może się wymawiać, że czegoś nie wie, czegoś nie rozumie, nie potrafi. Jest duszpasterzem rodzin i mamy prawo i jako kapłani, i jako osoby świeckie żyjące w małżeństwach w świecie upominać się o to, aby kapłani rzeczywiście po prostu starali się o to, by być z nami. Chciałbym troszeczkę zobaczyć naszą sytuację polską, bo posłuży nam to do pewnych wniosków, które będziemy starali się wyciągnąć. To są badania GUS-owskie z 2011 roku. Ostatni taki spis był robiony w 2014, objmował lata wcześniejsze. Teraz czekamy na najnowszy spis, który ma się odbyć chyba w najbliższym roku. Zwróćmy uwagę, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe. Jak to wyglądało procentowo w 2011 roku, to na pewno teraz się zmieniło. Ale popatrzmy, małżeństwa z dziećmi to była największa grupa procentowa tworząca gospodarstwa domowe. Ta sytuacja się troszeczkę zmienia, ale ciągle jeszcze w Polsce jesteśmy w tej dobrej sytuacji, za chwilę jeszcze to pokażę, gdzie ciągle jeszcze małżeństwo i rodzina stanowi przeważającą część, jeśli chodzi o to składową procentową społeczeństwa. Te nasze etapy duszpasterstwa rodzin, o tym już wspominałem trochę, ale tutaj warto to wykorzystać. Mamy nasze rodziny, mamy ich charakterystykę i to, gdzie już najmocniej możemy oddziaływać, to jest to miejsce, gdzie ciągle jeszcze jesteśmy trochę jednak proaktywni, Bogu dzięki, przygotowani narzeczonych na różnych poziomach. Sam obrzęd ślubu, który możemy wykorzystać naprawdę do tego, by ci małżonkowie odeszli od ołtarza, trochę umocnieni, to na przykład mogą posłużyć moim zdaniem dobre wzorce, jeżeli chodzi o kwestie na przykład Hiszpanii czy Włoch. Otóż sam obrzęd ślubu polega także na tym, że narzeczeni dostają do wyboru czytania, których chcą użyć podczas liturgii słowa. Mają te czytania wybrać i opowiedzieć księdzu, dlaczego wybrali te czytania. Nawet jeżeli tylko wskażą bardzo detaliko, ale podczas spotkania mają te czytania z księdzem omówić, dlaczego, z czym się to dla nich wiąże. I każdy ślub sakramentalny to jest stworzenie przez właśnie narzeczonych
takie niewielkie książeczki, gdzie są po kolei wszystkie obrzędy małżeństwa, gdzie każdy może je spokojnie śledzić. Z tego powstaje później nasza książeczka pamiątkowa, którą otrzymują goście weselni, uczestniczą podczas przyświętej, są wszystkie pieśni wypisane, są wszystkie modlitwy, są wszystkie życiorysy narzeczonych. Owszem, to wymaga pracy, ale sprawia, że ten obrzęd ślubu nie jest już anonimowy, ale rzeczywiście wymaga od narzeczonych przyłożenia się do tego, konsultacji z księdzem, konsultacji ze sobą. Myślę, że jest to całkiem niezłe. Oczywiście później wyszło serstwo małżeństw i rodzin, później sytuacje trudne i nieregularne. I tutaj od razu to, co jest naszą największą bolączką w tej chwili w Polsce, i jak rozmawiamy podczas naszych różnych spotkań z duszpasterstwa rodzin, to widać, że no, nikt nie ma dobrej recepty, co z tym zrobić. Mówię o duszpasterstwo małżeńskiej rodzin. Jeżeli chodzi o narzeczonych, mamy ich całkiem nieźle zaopiekowanych. Owszem, ktoś powie, no fajnie, tu się to mówi, bo narzeczeni jak nie przyjdą, to nie dostaną dokumentów, nie będzie ślubów. Tak? Więc troszeczkę na nich pewne rzeczy wymuszamy, i oni przychodzą, ale są, mamy do nich dostęp. Proponujemy fajną formację w wielu przypadkach, w oparciu o warsztaty, to się sprawdza i wielu z tych ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy pod okresu bierzmowania, nagle zaczynają odkrywać się na nowo Chrystusa i Kościół. I to jest bardzo pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o duszpasterstwo małżeńskich rodzin, nie mamy do tego pomysłu. Za chwileczkę to jeszcze powiem, ale to może zostawmy. Właśnie. To jest nasza największa bolączka. Jeszcze raz mówię, nikt nie ma dobrej recepty w Polsce. Rozmawiamy, próbujemy. Towarzyszenie pierwszy dla życia małżeńskiego. I tutaj skupię się tylko na tym drugim punkciku, mierzenie z kryzysami. W tej chwili wiemy dobrze, że w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie rozwodów, to najwięcej tych rozwodów właśnie toczy się, czy później zostaje wprowadzony na lokandę właśnie w tym okresie. Między 5. a 7. rokiem stanu życia małżeńskiego. Oczywiście od 0 do 5 rosną pewne kryzysy, ten 6-7 rok to już jest, mamy dosyć, idziemy do sądu. Jeżeli chodzi o strukturę kwestii rozwodów, tylko tak na marginesie, najwięcej rozwodów są to małżeństwa bezdzietne. Z różnych względów są bezdzietne, bo wybrali karierę i nie chcą się, powiedzmy, interesować dzieckiem, bo okazało się, że już za późno się ze sobą pobrali, trudno teraz urodzić to dziecko, ale prawie 30% rozwodów w Polsce to są małżeństwa bezdzietne. Im więcej jest dzieci w małżeństwie, tym mniej jest rozwodów. To też ciekawy pewien paradoks, ale myślę, że jako duszpasterze, bratcy wiemy, na czym to też polega, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie docierania w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nieregularnych, nie jest najgorzej. Na 10 tysięcy i ponad 400 parafii w Polsce, w 2,5 tysiącach parafii mamy nasze poradnie katolickie. Jedne są większe, drugie są mniejsze, jedne są otwarte cały rok, inne okresowo, jedne są duże i specjalistyczne, inne nakierowane bardziej na narzeczonych. Lecz zwróćcie uwagę, 2,5 tysiąca poradni, gdzie w każdej z tych poradni jest przynajmniej jedna, dwie osoby, które pracują dla małżeństwa i rodziny, które są blisko, są w parafii, aby pomóc wychwycić problem, kryzys, zmierzyć się z nim, jeżeli jest to mniejsza parafia, mniejsza poradnia, skierować do jakiejś większej poradni specjalisty i pokazać, że można to wszystko dobrze rozwiązać. Więc mamy dobrą strukturę, mamy wielu ludzi zaangażowanych, tak samo jak tutaj Państwo. Jesteśmy, chcemy służyć, jak to możemy robić coraz lepiej. To, z czym się stykamy. Małżeństwo na próbę. Coraz większy odsetek małżeństw w Polsce jest zabierany jako pewna próba. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ja jestem też sędzią Sądu Biskupiego w Rzeszowie, bo z pierwszego wykształcenia jestem prawnikiem kościelnym i widzę, jak coraz więcej pojawia się tych problemów. A proszę księdza, to jakoś wyszło, zobaczymy.
jedna sukienka i tak dalej, jakoś to będzie. Trzeba też umieć do nich docierać nie tylko po tym, jak zawali związek sakramentalny, ale także przed. Rzeczywiste wolne związki, kiedy często nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby przeszkodzić w zawarciu związku małżeńskiego. Nie chcą. Czasami to jest pewien paradoks, gdy mężczyzna mówi do mnie: przysiędza, no my mamy cywilny, kościelnego nie planujemy, no bo ten kościelny to już jest jednak poważna sprawa, to już jest sami Panem Bogiem, to może lepiej zaczekają, tak? Więc myślę, że Państwo księża pracując w poradniach widzą, jak wiele jest tych problemów dotyczących właśnie takich związków. Żyjący w separacji, rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego związku, rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek, pozbawieni rodziny. To są te kategorie osób, do których też chcemy jakoś docierać. Wiem dobrze i przy tej okazji bardzo Państwu z serca dziękuję w imieniu Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski za Wasz wysiłek, bo ta praca z narzeczonymi często nie doceniana, często może w domu są z tego powodu jakieś problemy, może czasami jakieś święcie z jednym czy z drugim księdzem. Bardzo z serca gorąco dziękuję za Wasz wysiłek wkładany to wszystko, co robicie dla narzeczonych. Ale jest ciągle niestety rosnąca grupa ludzi, do których musimy docierać w tych sytuacjach trudnych, kryzysowych, ukazując im prawdę Ewangelii. Jest to bardzo trudne, dlatego ciągle musimy podnosić swoje kompetencje. Tu chciałbym się skupić na tym ostatnim punkcie. To jest zjawisko, które w Polsce coraz bardziej się nasila. Nie mamy dokładnych badań, jak to w Polsce wygląda strukturalnie, ale przytrzymaj uwagę, bycie singlem, które staje się bardzo modne. Jeszcze w latach 50. w Stanach Zjednoczonych w tych gospodarstwach domowych deklarowano, że singli jest tylko 22%. W 2014 roku w USA, w Stanach Zjednoczonych, w USA, po raz pierwszy przekroczono tę magiczną barierę 50%. Co prawda niewiele, ale jednak przekroczono, bo to jest 50,2%. Natomiast w Szwecji, to jest w ogóle jakiś ewenement na skalę Unii Europejskiej i światową, w Szwecji takie gospodarstwo w 2018 roku było 51,4%. I teraz rodzi się pytanie, także do nas, bo jest to zjawisko, które też pojawia się w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach. Jak docierać do tych młodych ludzi, którzy mówią: nam żyje się wygodnie, nie potrzebujemy drugiego partnera do budowania naszego szczęścia. Ja od 10 lat pełnię posługę dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, mieszkam na stałe w Warszawie i spotykam się dosyć często z problemami osób żyjących w wielkim mieście. Mamy do czynienia z coraz większą grupą młodych kobiet, wykształconych, dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych do życia, które mówią: nie znajduję partnera, z którym mogłabym założyć rodzinę i mieć dzieci. Coraz większy problem. Myślę, że troszeczkę u mnie na prowincji, na Podkarpaciu, to wygląda trochę inaczej, ale mamy poważny problem, który moim zdaniem duszpasterstwo małżeństwa musi się zmierzyć. To jest kwestia wychowania młodych mężczyzn, to jest kwestia docierania do młodych kobiet. I tutaj przy okazji też mały przykład. Byliśmy na takim spotkaniu duszpasterstwa rodzin w Koszalinie i tam podczas tego spotkania byli zaproszeni mężczyźni z grupy męskiej modlącej się. Bardzo ciekawe rozwiązanie, takie bardzo, bardzo fajne i męskie, ponieważ mężczyźni przyszli do tego księdza, akurat trafili na duszpasterza rodzin, który był też duszpasterzem harcerzy, powiedzieli: my chcemy się modlić. Tak? Jako mężczyźni, bez żadnych wielkich struktur, chcemy się spotkać, pomysł się pomodlić. Pomyśleli, jak to zrobić, zrobili niewielką grupę i stwierdzili, że kiedy mężczyzna modli się dobrze, jak jest najedzony. Tak? Więc spotykają się po kolei w domach poszczególnych członków tej grupy. Wtedy dzieci i żona mają wolne, oni spotykają się, naniosą sobie jedzonka tego, które żony zabraniają na co dzień jeść. Tak? Najpierw się najedzą i później zaczynają się modlić. Przysiędza to są bardzo fajne rozmowy. Tak? Ksiądz jako facet nas rozumie. Tak? Są bardzo fajne rozmowy. Modlimy się i rzeczywiście z tego rodzą się dobre postanowienia do naszych rodzin. Uczymy się, jak rozmawiać z żonami, jak rozmawiać z dziećmi. I tu akurat wtedy tą grupę prezentowali fajni mężczyźni, którzy już mieli
ponad 30-letni staż życia małżeńskiego, więc można wierzyć, że wiedzieli, o czym mówią. W wielu miejscach, w wielu diecezjach to jest coś bardzo ciekawego i myślę też do nas, duszpasterzy ludzi, doradców, coś, co jest do dopilnowania. Mężczyźni świętego Józefa. Wspaniała rzecz. Ja byłem na pierwszej pielgrzymce mężczyzn na Jasną Górę. Niesamowite wrażenie, proszę uwierzyć. Mężczyźni, dziadkowie, ojcowie, dzieciaki, wnuki razem. Cała bazylika wypełniona mężczyznami. Wszystkie kąty, gdzie tylko można było dotrzeć do jakiegoś ekranu czy głośnika wypełnione mężczyznami. Wspaniała modlitwa. I myślę, że jest to też miejsce naszego docierania jako duszpasterzy rodzin, jako doradców życia rodzinnego z pewną formacją działania. Oczywiście dzisiaj troszeczkę to się zmienia poprzez pandemię, ale może właśnie poprzez platformy online docierać i o tym też mówić. Zwróćmy uwagę, mówiłem o tym, że rośnie nam ten singlizm, tak to nazwijmy, rosną nam konkubinaty. Zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o wiek. To są tutaj te dwa słupki, tak? To są ludzie, którzy ukończyli studia, mierzą się z pewnymi pierwszymi decyzjami o małżeństwie, no i zaczynają w ten sposób żyć i mieszkać, tak? 25-34 to jest największa grupa osób młodych, które decydują się na konkubinaty. Znowu, pracowaliśmy, rozmawialiśmy, szukaliśmy tej strategii, jak do nich docierać, jak z nimi rozmawiać. Często są to osoby, które nie mają żadnych przeszkód, żeby zabrać ze sakramentami. Jak do nich dotrzeć? To jest też ta grupa, która będzie do nas przychodziła. Czasami będą to osoby, które są w konkubinacie, bo nie mogą zabrać związku sakramentalnego. Jak z nimi rozmawiać? Jak szukać? Ktoś powie, no ja mam się zdawać dużo odpowiedzi, stawiam więcej pytań niż odpowiedzi daję. Ale myślę, że jest to pewne poszukiwanie całego naszego środowiska, które jest o tyle utrudnione, że w zasadzie każda decyzja posiada swoją specyfikę. I dlatego strategię, którą na przykład przygotowaliśmy na poziomie ogólnopolskim, działań na przykład z osobami, które żyją w powtórnym związku z osobami sakramentalnym, nie wszędzie się sprawdza. Bo co innego w Rzeszowie, a co innego na przykład w Szczecinie. W Rzeszowie mówią, chcemy się modlić, chcemy trwać przy Chrystusie, chcemy jakoś walczyć, a w Szczecinie mówią, dajcie nam komunię świętą, będziemy zadowoleni. Tak? W związku z tym trzeba też umieć dostosować się do poszczególnych diecezji i od razu dlatego o tym mówię, żeby powiedzieć, że no nie ma jednego ogólnopolskiego rozwiązania. Nie ma. Trzeba po prostu szukać swoich własnych rozwiązań. Zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o strukturę, powiedzmy, tego, jak wygląda konkubina do sądu cywilnego, największy w Polsce, ciągle są kawalerowie i panny. Czyli mogą zawrzeć związek sakramentalny czy związek cywilny, nie chcą, różne powody. Tutaj ja nie chcę tropić jakichś, powiedzmy, podstępów, tak? Ale jednak ten singlizm mocno się nam bije, tak? Po co mamy się szczęśliwą żoną czy nieszczęśliwym mężem, będę sobie żył sam. Jak dotrzeć do tych osób, tak? Jak dotrzeć do tych kobiet czy mężczyzn, którzy mówią, nie mam z kim zawrzeć związku małżeńskiego, no bo wszyscy są tacy jacyś niejacy. Jak to zrobić? Znowu, specyfika każdej decyzji musi być tutaj uwzględniona. To może zobaczmy sytuacje trudne. To zostawiam troszeczkę na boku, ale chciałbym zwrócić też uwagę na problem, który bardzo mocno się nasila i musimy też w duszpasterskiej rodzinie znaleźć taką odpowiedź. To jest kwestia problemy kontestacji wiary przez dzieci w rodzinach katolickich. To jest problem, który rośnie. Proszę sobie wyobrazić sytuację ze szkół katolickich. Rozmawiam z jednym dyrektorem i mówi tak, przysiędza. No przychodzi do mnie młody człowiek, skończył 18 lat, chodzi do szkoły katolickiej, wybrał ją świadomie, rodzice, jakiś tam adwokat, lekarz i tak dalej. I on mówi, że on już nie będzie dłużej chodził na religię, nie życzy sobie. To jest ingerencja w jego sferę intymności, wiary. On dłużej nie będzie chodził na religię. Ma do tego prawo. Tłumaczę, pokazuje szkoła katolicka, nie, on się upał. I proszę sobie wyobrazić, że poszło pismo do kuratorium, kurator musiał pisać dyrektora, do księdza dyrektora, wyjaśniać wszystko. Dzisiaj mamy ten problem. Jak docierać do tych młodych ludzi, jak dawać także pomocną dłoń rodzicom, którzy mierzą się z tym, że ich dzieci na przykład po bierzmowaniu
mówią, ja dalej do kościoła nie chcę chodzić. Znowu, musimy także pracować sami, szukać rozwiązań dostosowanych do naszej decyzji. Bo takich przypadków będzie bardzo dużo w Warszawie, ale może niekoniecznie w Rzeszowie czy w Siedlcach. Ale to jest grupa, która staje się coraz większa i jest dla nas trudną grupą, jak rozmawiać i z rodzicami, i z dziećmi. Jak umacniać ich wiarę, jak pokazywać im sens. No, to co wcześniej wspominałem, będziemy starali się przygotować, już są prace rozpoczęte, takie właśnie podręczniki dla rodziców, jak rozmawiać o wierze, jak uczyć wiarę swoich dzieci, jak samemu tę wiarę przeżywać. Ale no, to są jeszcze kroki, które będą przed nami. Natomiast chciałbym się z wszystkimi podzielić czymś, co zostało wypracowane w ramach spotkań, prac, konsultacji Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz już tylko rodziny, tak? 7 zasad komunikacji o rodzinie. Oni nazwali to, bo to taka specjalna pracownia przygotowała, 7 zasad komunikacji marki rodzina. Jak mówić w dzisiejszym świecie o tym, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo. I tutaj ciekawe, już tak miałem trochę wstępu, ciekawe, że po wielu różnych dociekaniach naukowcy, PR-owcy w komunikacji doszli do ciekawego wniosku, że kobieta urodzi dziecko albo nie urodzi, to jest jej decyzja. Nikt nie do tego nie zmusi. W związku z tym mamy znowu pewną grupę docelową. Jak mówić do kobiet, jak prowadzić nasze duszpasterstwo, jak wychowywać mężczyzn do tego, aby w relacji małżeńskiej, sakramentalnej, kobieta decydowała się na to, albo aby małżonkowie wspólnie decydowali się na to, aby mieć następne dziecko. I już przechodzę do tych komunikacji, myślę, że one mogą nam bardzo pomóc, jeżeli chodzi też o nas, o nasz przekaz w naszych poradniach życia rodzinnego i małżeńskiego, w naszych konfesjonałach, na naszych ambonach. Pierwsza kwestia to mówienie o małżeństwie i rodzinie językiem korzyści oraz posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami komunikacji. To jest też trochę kwestia pandemii, ale to już też narastało. Popatrz, jeżeli jesteś w małżeństwie, w rodzinie, jesteś kochany, otrzymujesz możliwość wychowania się, wzrastania, rozwoju, budowania relacji, podchywania siebie. Język korzyści, język pozytywny. Nie mówię, że nakazujemy, że trzeba by było, byłoby to ważne, nie. Wchodząc w relację małżeńską, ty sam najbardziej w niej korzystasz. Ktoś powie, to trochę przewrotne, może nie do końca zgodne z Ewangelią. Nie. To jest to, co odkrywamy my, jako ludzie, w relacji do tego, co dzieje się w relacji małżeńskiej. Mówić się z tej korzyści. Korzystasz. Korzystają inni z tego, że jesteś w małżeńskiej rodzinie. I posługiwać się tym wszystkim narzędziami komunikacji nowymi, dobrymi. Oczywiście jest to nieraz bardzo, bardzo trudne, no bo te narzędzia komunikacji wymagają zainwestowania pewnych środków. Ale myślę, że sami Państwo dobrze o tym wiecie, zwłaszcza ci, którzy posługują w poradniach, że no, dobry komputer na stole, ładnie rozświetlona poradnia, czyste to wszystko jest, tak? Dobrze odebrany telefon. To wszystko sprawia, że wokół rodziny tworzymy dobry klimat. To jest bardzo ważne. Następna sprawa, argumentacja w oparciu o dane, a nie przekonania. Możemy wychodzić do Ewangelii, ale czy dzisiaj do wszystkich trafimy? Może właśnie warto mówić, słuchajcie, według Pana, w małżeństwie, w rodzinie żyje się lepiej, żyje się dłużej, lepiej wychowują się dzieci, są lepsze relacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możemy zbadać, jak choćby te badania, które wcześniej pokazywałem CEPOS-u. Polacy spotykają się w rodzinach, są ze sobą szczęśliwi w rodzinach, chcą być ze sobą w rodzinach. A skoro tak, no kto może na to wyważyć? Mówię więc w oparciu o pewne dane i tutaj też pojawił się postulat właśnie w Radzie Rodziny przy Ministerstwie. No dobrze, ale skąd te dane brać? Ciekawe się okazuje, że wiele z tych danych dotyczących małżeństwa, rodziny gdzieś są pomijane. Mamy niezłe dane dotyczące gospodarki, więc jeżeli chodzi o rodzinę, o pewne zjawiska w rodzinie, mało ich jest, ale pani minister obiecała, że będą starać się zrobić wszystko, co możliwe, aby baza takich danych
poszerzyć i to będzie dla nas wielką korzyścią. Prawidłowe stosowanie pojęć rodzina i małżeństwo. Nie bójmy się tego mówić, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, którzy są ze sobą w sposób trwały i są otwarci na bycie w relacji i posiadanie potomstwa. Powiedzmy, te słowa, pojęcia, rodzina, małżeństwo, zwróćmy uwagę, że troszeczkę zostało to przejęte przez tą drugą stronę, tak mówię obrazowo, a my czasami jesteśmy trochę bezradni. Musimy się z tym mierzyć, używać słów prawidłowych, co to jest małżeństwo, co to jest rodzina. Bo według na przykład statystyki GUS-u, tak? Matka samotnie wychowująca dziecko to też jest rodzina. Nie bójmy się w kościele mówić jasno, rodzina, związek mężczyzny, kobiety itd. Tak dalej. Powtarzajmy to, bo mam wrażenie, że my ciągle myślimy, że jest to tak wszystko jasne, że nie ma co tego opowiadać. A jednak myślę, że trzeba to przypominać, powtarzać, pokazywać, zwłaszcza tym dzieciakom i młodzieży, którzy dzisiaj są zanurzeni w Netflixie i widzą na przykład, że taka rodzina przykładowa ze Stanów to jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety itd. Tak dalej. Tak? I oni zaczynają w ten sposób myśleć. My mamy to wielkie zadanie jako duszpasterze, doradcy, kapłani, mówić jasno. Małżeństwo, rodzina, to jest to i to. Stosowanie zasad zauważenia w komunikacji, wystrzeganie się ostrego i konfrontacyjnego języka. My nie przychodzimy jako duszpasterze rodzin, doradcy, nikogo niszczyć. Chcemy opowiedzieć Ewangelię miłości, radości. Coś, co zachwyca, coś, co pociąga, a nie prowadzi do konfrontacji, nie prowadzi do jakiejś wojny ideologicznej. Te zasady są po to, abyśmy umieli jakoś szerzej docierać do grupy osób, które są w kościele, ale są także poza nim, które często gdzieś tam zaglądają przez okno. No, wy katolicy coś tam ciekawego macie, ale nie do końca wiemy. Chcemy poprzez te zasady komunikacji docierać do jak najszerszej grupy osób, zwłaszcza tych niezdecydowanych, którzy szukają, a często są ochrzczeni, są w kościele, ale gdzieś tam z boku i daleko. Świadome używanie w powiązaniu z rodziną i małżeństwem takich słów miłość, więzi, troska, zaufanie i szacunek. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest komunikat różnych organizacji LGBT. Miłość nie wypuszcza. Troszczymy się o ciebie. A my mówimy, nie, trzeba walczyć, trzeba tutaj pilnować, trzeba zakazać. Wpadamy w pewną pułapkę, którą na nas zastawiono i myślę, że trzeba to odwrócić. Trzeba pokazać, że właśnie te słowa, miłość, więź, troska, są w sposób doskonały i przepiękny realizowany w każdym małżeństwie. Do tego chcemy mierzyć, do tego chcemy iść, to chcemy pokazywać. A więc wejście w słowa, od których czasami uciekamy. Pokazanie, czym jest szacunek, zaufanie. To jest, myślę, dla nas bardzo ważne, bo jeżeli pytamy małżeństwo i rodziny, co jest waszym największym jakimś bólem, zagrożeniem, no brak zaufania, brak szacunku, zdrada małżeńska. Niezależnie, czy to są osoby wierzące, czy niewierzące, wszyscy mówią w procentach mniej więcej to samo, tak? A my w pełni mamy to w każdym możliwym sakramentalnym. Wykorzystajmy to, nie bójmy się tego, mówię w tych słowach. Pokazywać im właśnie językiem korzyści, jak ważne dla nas jest to i że my naprawdę w małżeństwie sakramentalnym mamy pełnię tego wszystkiego. Następna sprawa, dbanie o estetykę materiałów komunikacyjnych oraz angażowanie znanych osobistości w promowanie wartości rodzinnych. Szukajmy, widać, że jest to ważne. Dzisiaj ta jakość materiału jest naprawdę bardzo ważna. Jeżeli nawet, myślę, że możemy to powiedzieć takim otwartym tekstem, w niektórych sytuacjach były takie organizacje, które drukowały bardzo piękne materiały w sensie merytorycznym, ale na czarno-białych kartkach, gdzieś tam jakoś były akcesorowane, no to to odpychało. I wielu ludzi patrzą na to, nie no, znowu jakieś takie bylejactwo. Musimy dbać także o tę stronę zewnętrzną naszych materiałów. Ujednolicenie narracji w rodzinie we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Nie bójmy się jako duszpasterze rodzin, doradcy spotykać się z wójtami, burmistrzami, sołtysami. I słuchajcie, mamy fajny plan, mamy fajny program dla małżeństwa rodziny. Zróbmy coś razem. Ja uczestniczę w takim projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin, gdzie przejechaliśmy przez wszystkie 16 województw, rozmawiając z wojewodami, rozmawiając z urzędnikami z różnych szczebli, którzy zajmują się pomocą rodzinie. No i wszyscy mówią, chcemy coś zrobić, ale czasami nie mamy pomysłu. Czasami mamy środki,
Nie mamy pomysłu, nie mamy ludzi. A my jesteśmy jako środowisko doradztwa rodzinnego i jak mówię, tyle tysięcy osób, które są naprawdę zaangażowane na co dzień te działania dla małżeństwa i rodziny. I czasami myślę, warto się pokazać, tutaj jesteśmy, mamy pomysł, mamy projekt, pomóżcie, zróbmy razem. Takim przykładem najdoskonalszym, jeżeli chodzi o duszpasterstwo rodzin, takiej współpracy, jest archidiecezja wrocławska, gdzie w samym mieście duszpasterz, owszem, władze były, powiedzmy, przynajmniej neutralne, może niezbyt przyjacielskie, niezbyt wrogie, neutralne. Stworzyli we współpracy z Urzędem Miasta 20 kilka poradni, gdzie my jako Kościół dajemy naszych doradców, specjalistów przygotowanych i tak dalej, dajemy nasze budynki, a miasto, podpierając się uchwałami o trosce o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców, wykłada na to pieniążki. Naprawdę współpraca znakomita, duże efekty, przychodzą ludzie wierzący i niewierzący, szukają pomocy i można tak naprawdę współpracować, czy choćby różne marsze dla życia i rodziny i tak dalej, i tak dalej. Możemy naprawdę wiele tych projektów fajnych zrobić. Chodzi o to, żeby powstawał efekt synergii różnych naszych działań. Bo wtedy, jeżeli będziemy mówili my jako Kościół, doradcy, jako urząd miasta, gminy, telewizja, radio, internet, że miłość jest piękna, że małżeństwo jest czymś dobrym, co rozwija człowieka, to naprawdę wiele dobrych rzeczy uda się wtedy stworzyć. Na koniec chciałbym zaproponować, żebyśmy w tym roku pomodlili się modlitwą do świętego Józefa. Przepraszam bardzo, przeciągnąłem 6 minut, ale chciałbym to z Państwem skończyć. Proponuję, abyśmy powstali, pomodlili się do świętego Józefa. Jest to modlitwa z dokumentu papieża Patris Corde, który otworzył rok świętego Józefa, a później według uznania, jeżeli będą jakieś pytania czy sugestie, to też chętnie z Państwem się tym podzielę i wysłucham. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.